Pin-up piknik, czyli impreza plenerowa w stylu lat 40. i 50. ubiegłego wieku, to wspaniałe wydarzenie, które przyciągnęło poznaniaków na Cytadelę. Tuż obok popularnej restauracji Umberto kilkanaście wystylizowanych na tzw. pin-up girls dziewczyn wzięło udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Było na co popatrzeć, bo styl pin-up, czyli modowy trend z połowy XX wieku, to piękne, odważne kobiety, od których po prostu nie można oderwać wzroku. Nazwa pin-up pochodzi od tego, że panowie amerykańscy żołnierze przypinali sobie, czyli pin-up po angielsku, kobietki. Plakaty z kobietki właśnie. Które miały ich zmotywować, zmobilizować do większego hartu ducha i walki o to wtedy ojczyznę. Nie były, ojczyznę. To tak. Wtedy nawet nie były zdjęcia, tylko były takie rysunki bardzo takich prywalnych kobiet, seksownych. Jak na tamte czasy bardzo frywolnych, czyli pokazujących kawałek podwiązki. O. Współczesne pin-upki naśladujące ikonę stylu, czyli Marilyn Monroe, ubierają się m.in. w marynarskie stroje, których cechą charakterystyczną są kolory granatu z bielą lub czerwienią. Obcasy, doma, czyli pończochy, pod spodem mam pas, w którym są przypięte te pończochy, i sukienka, no i czapeczka. Okej, okay, no i bardzo wyraźny makijaż. Tak, i makijaż, który też bardzo podkreśla to wszystko. Czy to było ważne w stylu pin-up? Bardzo ważne, zwłaszcza mi się wydaje, że usta, które czerwony kolor, to podkreśla to wszystko. Jeżeli chodzi o makijaż, no tutaj wyznacznikiem stylu jest przede wszystkim czarna kreska, czerwone usta, doklejone sztuczne rzęsy, jeżeli chodzi już o makijaż fotograficzny. Natomiast jeżeli chodzi o ubiór, przede wszystkim podkreślona talia, wyeksponowany biust. No i te kształty muszą być naprawdę stricte kobiece. Klepsydra, to jest wyznacznik stylu. I pończoszki pokazane. A właśnie. O, właśnie tak. Jakiś kawałek bielizny, to chyba też jest właśnie taki... Niebagatelną rolę odgrywają też włosy. Tak. Włosy muszą być w specjalny sposób upięte. Popularne są takie rulony charakterystyczne. Panowie będą mogli tutaj zobaczyć na pewno u niektórych naszych pin-upek, jak również przybyłych gości, z tego co obserwujemy. Na pomysł zorganizowania akcji wpadły miłośniczki stylu pin-up i zaraziły tym pomysłem właściciela restauracji Umberto. Cytadela zasługuje na to, by coś się działo. Postanowiliśmy więc zorganizować pin-up piknik, przyznają współorganizatorzy. No i jest to impreza promująca, że tak powiem, tutaj grupę dziewczyn chcące powrócić do lat 50-60. Z taką ideą wystąpiły, my im w tym pomagamy. Myślę, że to jest fajny pomysł taki społeczny, który może przyciągnąć ludzi i zrobić coś dla poznaniaków. Dlatego w ten sposób tutaj pomagamy im, udostępniając lokal i współorganizując to. Tutaj przede wszystkim zadziałała miłość do kobiecych kształtów. Koleżanka Karina miała pomysł, zwerbowała nas do tego pomysłu i z racji tego, że lubimy stylizować dziewczyny, tutaj Magda współpracuje często przy różnych sesjach zdjęciowych, to po prostu stwierdziłyśmy, że jest to fajny pomysł, żeby to zorganizować na większą skalę. W zeszłym roku to dopiero ruszyło, a w tym roku tak naprawdę się rozkręcamy. Rozkręca się także styl modowy pin-up, bo ci, którzy o nim nie słyszeli, a mieli okazję zobaczyć, na pewno o nim nie zapomną. No, piękne kobiety o pięknych kształtach i niekoniecznie z anoreksją, więc myślę, że to jest fajny styl. Czyli mężczyznom się podoba. Tak, myślę, że tak, że dość ciekawe wystylizowane są. Jest to też trochę takiej egzotyki, która już minęła w pewien sposób, tak? Czasy, które przeminęły, chociaż za którymi pewnie wszyscy tęsknimy. No i myślę, że tak. Coś dla miłośników Hollywoodu z lat 40. 50. Myślę, że rock'n'rolla i paru jeszcze innych ciekawych rzeczy. Tak, właśnie o to chodzi, że w naszych czasach, gdzie no, taka sylwetka klepsydra jest troszeczkę zapomniana. My staramy się tą właśnie przywrócić ją troszeczkę. Ponieważ troszeczkę też lansowane są właśnie bardzo szczupłe kobiety, mm-hmm. A większość z nas tak naprawdę taka nie jest, dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy zrobić zdjęcia, wystylizować dziewczyny zwykłe, normalne, a nie modelki, tak żeby się czuły po prostu kobieco i fajnie i miały fajne zdjęcia. Ania Rubik zadzwoni do was, że chciałaby wystąpić, to nie zgadzamy się. Ania Rubik zawsze chętnie widzimy.
Choć pin-up piknik już za nami, jest szansa, że wiosną na Cytadeli będziemy mogli znów podziwiać pin-upki. Jak zapewnia szef Umberto, pomysłów na ożywienie tej części Cytadeli jest mnóstwo. No, chcielibyśmy tutaj organizować różne eventy, koncerty i jakieś ciekawe rzeczy, które mogą się tutaj odbywać. No, do tej pory nie mieliśmy czasu, ponieważ zorganizowanie tego miejsca trochę nam pochłonęło czasu. Mam nadzieję, że od przyszłego sezonu będzie już więcej czasu na to, żeby zrobić ciekawe, fajne rzeczy, które promują ten park, promują fajne życie, tak, poznaniaków, niekoniecznie w centrum handlowym, tylko na łonie natury, spędzić fajnie weekend z rodziną i coś fajnego z tego wymieć. Wszystkich zapraszamy serdecznie, kto ma ciekawy pomysł i jest to godne realizowania, chętnie pomożemy. Na koniec informujemy, że podsumowanie akcji Pin Up, czyli wystawa fotografii pięknych, wystylizowanych dziewcząt, do zobaczenia już w najbliższym czasie w restauracji Umberto na Cytadeli. Zapraszamy.